Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Mieliśmy chwilową przerwę, ale dlatego, bo był sezon i skupiliśmy się maksymalnie na naszych obozowiczach i osobach trenujących w naszej stadninie. A teraz przychodzę, słuchajcie, z poradnikiem skokowym, bo mam takie fajne zadanie dla dziewczyn. Mam na treningu Darię na Daisy, słuchajcie, Helenkę na Arizonce oraz Basię na Herweście. I dziewczyny mają teraz zadanie, słuchajcie, żeby się rozgrzać troszkę wstępie na ustępowaniach, łopatkę jakąś zrobić, zad do wewnątrz, tak żeby konia maksymalnie porozciągać, rozgrzać wstępie i będziemy robić rozgrzewkę step galop. No, ale tymczasem Was zapraszam do oglądania dalszej części poradnika. Stawiać do ściany, tylko masz widzieć, że ona wewnętrznym oczkiem bardziej zagląda do środka. Tak, tylko odpuszczaj wewnętrzną rękę. Dobrze. Tak, dlatego od razu musisz, Basia, reagować, nie? I tak samo, Basia, wyprostuj się i już, półparadka i zad. I tak samo, koń ma patrzeć na wprost, impuls, odpuszczenie. Dobrze. Jak, dobrze, teraz dużo lepiej, tak? Tylko patrzy herwest przed siebie. Dobrze. O, właśnie. Dobra, i dziewczyny, zacznijcie pracę w galopie. Jak zagalopujecie, to proszę pracujcie w półsiadzie. Przygotujcie się. Jedziemy. Na długich liniach, tak? Czyli ten pierwszy galop, żeby był taki, dziewczyny, że czujecie, żeby koń się rozciągał. Możecie dać dużo dłuższą wodzę, dać troszkę możliwości, niech one się same rozgalopują. Tak, odpuść troszkę Helena kolano i równo galopuj. Zrobimy rozgrzewkę w drugą stronę, na takiej samej zasadzie. Ważne jest to, słuchajcie, żeby rozgrzewka, jak robimy step galop, żeby koń był naprawdę dobrze rozstępowany, to jest bardzo ważne. Kolejna ważna kwestia, jeśli chodzi o rozgrzewkę step galop, jest to, żeby konia troszkę rozluźnić w boku i uwrażliwić na odpowiedź łydki oraz ręki, tak? Czyli wtedy dobrze jest zrobić właśnie ustępowanie, słuchajcie, zrobić jakoś zad do wewnątrz, łopatkę w przód bardziej, tam nie wymagać od razu łopatki do wewnątrz, ale tak, żeby konia usprawnić. I potem jak zagalopujemy, to starać się na długich liniach galopować, starać się troszkę aktywniej galopować, żeby konie się rozgalopowały i zmieniać długość wodzy, to jest bardzo ważne. I dopiero jak poczujemy, że koń rozluźnia się, dopiero zacząć pracę na kontakcie. Dobrze, tylko nie cofaj wewnętrznej łydki, Helena. Uspokój troszkę nogę. Uspokój. Tak, wyrównaj kontakt. I kciuki do góry. Nie kładź rąk, nie? Dołączajcie koła już, dziewczyny. Już wymagajcie troszkę. Tak, dbajcie o to, żeby pracować na różnej długości wodzy, ale także jak czujecie, że koń się równoważy, dopiero zaczynamy wydłużać stopniowo, tak żeby koń do rzucia z ręki. Dobra, Daisy. I zaczynamy, słuchajcie, rozgrzewkę. Będziemy się rozgrzewać na dwóch krzyżaczkach. Dziewczyny mają za zadanie bardzo ujeżdżeniowo i króciutko doprowadzić konia do pierwszego i drugiego krzyżaczka. No, bardzo dobrze. I już dołączasz jakąś woltę. Możesz trochę w pełnym siadzie popracować i jeszcze raz. I Arizonka, proszę. I tak samo właśnie, równo, cały czas myślisz o tym, żeby ta fula była równa. Nie wsiadaj w siodło przed przeszkodą. I jeszcze raz, więcej płynności, Helena, nie? Bo się troszeczkę, ona się wycofała. Nie rozjeżdżaj, herwesta. O tak, dużo lepiej teraz, tylko spokojniej ciałem, Basia. I jeszcze raz, dziewczyny, trzymaj rytm, Helena, liczymy sobie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tak, spokojnie, równo, równo, równo. A czemu nie najechałaś? Tak, i trzymaj rytm, znów za daleko troszeczkę go wysłałaś, prawda? Basia, staraj się pilnować tego, żeby ta fula była, o tak, lepiej, tylko ręka bardziej po grzywie do przodu. Tak, dobrze, przerwa Arizona, jedzie Daria. O tak, i równo, i rytm, 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 tak, świetnie, przerwa, bardzo dobrze, króciutko, Basia, trzymaj rytm, dobrze, okej, okay. Przerwa, tak, dobrze, Basia, chodź tu, Maszka,
Tak, dobrze, herweścik przerwa. Spokojnie, trzymaj rytm, trzymaj rytm. No, musisz szybciej reagować, Helena. Jeszcze raz. I wolniej, wolniej, nie rozjeżdżaj. Właśnie tu jest, to jest bardzo kluczowy moment na to, że jak dojeżdżasz do zadania, to masz mieć konia już objętego w łydkach. Prowadź ją od dołu, nie odstawiaj łydki. Dobrze. I już lewa łydka, półparada. Tak, dobrze. Przerwa. Jeszcze raz. Pierwszy krzyżaczek, tamten biało-granatowo-niebieski. Po łuku różowa na wprost, kawaletka różowa, zeskakujemy na lewo i tu jest znów niebiesko-biało-błękitny drąg po łuku do stacjonatki różowej i po różowej stacjonacie jedziemy na prawo, kolorowy krzyżak i po kolorowym krzyżaku galopuje, mamy tutaj dużo czasu, ale właśnie wykorzystujemy go na pracę nad jakością galopie. Jedziemy stacjonatka zielona, po łuku w lewo znów różowa stacjonata i na lewo krzyżak błękitno-granatowo-biały, nie? Dobra. Helena, wolniej troszeczkę, spokojniej. Ty masz pilnować rytmu. Zobacz, tu jest trudny zakręt, ale nie podniecamy się w nim. Dobrze? Tak, tylko bardziej biodra idą z ruchem, Helena, bo zostajesz z tyłkiem na tylnym łęku. Obejmij nogami, bo już prowadzisz znów na wodzy tylko, nie? Dobrze. Tak, trzymaj rytm, trzymaj rytm. Bliżej ją troszkę podprowadzaj i nie kładź się na szyję. Idź bardziej z biodrami, Helena. O, właśnie, już równoważ. Nie uciekaj z prawą łydką. Półparadka, wolniej. Galopuj, galopuj, trzymaj rytm. Tak. O Jezu, no, no, tu jest ciasno. Tak, dobrze, przerwa, tylko tu troszeczkę ścięłaś, nie? Biergaj jej łydką cały czas. Prowadzenie w łydce nie chodzi o to, że cały czas wysyłamy impuls. Obejmujemy konia łydką. O, właśnie, tak, tak, bardzo dobrze, czekaj na skok. No, czekaj na, właśnie, ona ma, masz czuć, że ona się dźwiga od zadu. Tak i równo, i spokój, 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 tak. Góra troszkę stabilniejsza. Dobrze, dobrze, właśnie o to chodzi, że wy macie poczuć tą lekkość w prowadzeniu. Tak, czyli ta fula, nie, ten koń nie może uciekać, nie może galopować płaską fulą i wy musicie się równoważyć bardziej. Wycofuj ramiona. Krótko, krótko. Jak ona się podnieca, tym bardziej wycofujesz ramiona. Super, widzisz, jak ładnie zmieniła nogę. Właśnie, ale to ty dobrze ciałem zareagowałaś, nie? Dobrze, przerwa. I spokojny galop, nie rozjeżdżaj go, bo on wbrew pozorom, on nie lubi jak się go popycha i też ten galop nie może być za wolny, ale musisz dać mu czas na to, żeby on pomyślał. I raz, dwa, trzy, nóżka i galop. Mniej ciałem, więcej, czyli górą się nie kiwaj, więcej łydki. Troszkę brakuje prowadzenia takiego, żeby on wiedział, na którą nogę ma zeskoczyć, prawda? Noga Basia. Nie podnoś prawej ręki, rozluźniaj rękę. Tak, i już lewe strzemię ciężkie, lewe strzemię, dobrze. Ale ścięłaś troszkę, nie? Daisy? Tak, rytm. Czekaj na skok. O, właśnie, ta przeszkoda ma przyjść sama. Nie cofaj wewnętrznej wodzy. Dobrze, tylko nie przechylaj się, Daria. Już wycofuj ramiona. Wycofuj, wycofuj. Dobrze, dobra decyzja. Tylko ląduj wstrzemiona, nie podnoś pięt, nie? Dobrze. Tak, i równoważysz. I teraz trzymaj rytm. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Tak, właśnie. Już lewa wodza, półparada. Na lewe strzemię opadasz. No, 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 dobrze, dobrze. Ale ona, wiesz, szybko zareagowała też. Dobrze. Okej, przerwa. Dobra, i druga runda już na wyższych przeszkodach. Tak, nie odstawiaj palców.
Trzymaj rytm, trzymaj rytm. Tak, i raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, czekaj na skok. No, tu zabrakło łydki troszkę, nie? Pilnuj rytmu. Chcemy zrównoważony galop, ale galop od zadu. Domknij łydkę, domknij, domknij. Ona ma być szybka na odbiciu, ale stabilna w prowadzeniu. Tak, dobrze. Teraz ją ładnie doprowadziłaś. Pamiętaj, że łydka nie przed samym skokiem. Ty musisz pilnować tego, że twoje działanie ma być już w zakręcie aktywizujesz, a potem utrzymujesz rytm. I teraz przykładasz łydkę. Teraz, tak? Dobrze. Tylko odpuszczaj też prawą wodzę. Dobrze, przerwa. Stabilna łydka, Basia. Nie popychaj cały czas ciałem. Nadążaj i czekaj na skok. Lewa wodza do szyi. Trzymaj rytm. Dobrze. Nóżka, nie przechylaj się i galop. Staraj się być bardziej miękka przy wsiadaniu w siodło. Taka płynniejsza. Brakuje rytmu. Czujesz teraz, nie? Że on taki trochę flaki z olejem. Czterotaktowy galop, trochę takie, wiesz. Pamiętaj, że spokojny, równy galop to nie jest galop taki śpiący. My chcemy czuć, że koń ma aktywne nogi, a ty 100% kontroli nad nim. Tak, trzymaj rytm. Trzymaj rytm. Tak, tylko więcej prawej wodzy. Okej, przerwa. No dobrze, moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że taka forma treningu Wam się podobała. Ja powiem tylko Wam, jak odległości ustawiłam. Słuchajcie, tutaj od różowej do różowej jest 14,5 metra. Tam od tej przeszkody po łuku do różowej jest 18 metrów. Tutaj było od różowej do zielonej, nie pamiętam, chyba też 14 zrobiłam metrów. A tutaj przeszkoda była, dwa krzyżaczki były od siebie odstawione, słuchajcie, na 24 metry. No tak 25 można powiedzieć, więc mniej więcej takie odległości nas tutaj obowiązywały. Ale dziewczyny miały za zadanie właśnie domierzać i czekać na przeszkodę. I tak naprawdę te przeszkody same przychodziły, jak widzieliście, wszędzie ładnie pasowało. Dobra, ja tymczasem się żegnam, moi drodzy, i do zobaczenia.